właśnie zakończyliśmy budowę budynku mieszkania plus w Usławicach na 40 mieszkań. Są to mieszkania o powierzchni od 30 kilku metrów kwadratowych do ponad 50 metrów. Obecnie komisja mieszkaniowa rozpatruje wnioski o najem. Łącznie złożono ponad 100 wniosków na 40 mieszkań. Jest bardzo duże zainteresowanie. Są to wnioski złożone przez rodziny z dziećmi, jak również seniorów, którzy chcieliby właśnie zamieszkać w tym obiekcie. I myślę, że ten obiekt właśnie pokazuje to, że polityka mieszkaniowa jest bardzo ważnym aspektem każdego samorządu, dlatego że właśnie oczekiwania i tutaj kwestie właśnie związane z ilością mieszkań, zapotrzebowaniem i przede wszystkim z ilością złożonych wniosków pokazują nam, że mieszkańcy oczekują i chcieli realizacji tego zadania. Przypomnę również, że w Paleśnicy powstaje obiekt na 30 mieszkań, również o podobnym metrażu. Termin realizacji tego zadania planujemy na lipiec 2023 roku. Łączny koszt budowy budynku mieszkania w Usławicach wyniósł ponad 8 milionów złotych, z czego ponad 6 milionów 600 tysięcy złotych to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bez tych środków gmina Zakliczyn nie byłaby w stanie wykonać tego zadania z budżetu gminy Zakliczyn. Na pewno wiązałoby się to z koniecznością zaciągnięcia odpowiedniej wysokości kredytu, który obciążyłby budżet. Natomiast te środki rządowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoliły wykonać to zadanie. Jest to dofinansowanie w wysokości 80% całkowitej wartości inwestycji. Po zakończeniu prac Komisji Mieszkaniowej, która zarekomenduje listę osób, które zawrą umowę najmu, chcielibyśmy, aby właśnie w listopadzie mieszkańcy już zasiedlali mieszkania w mieszkaniu w Usławicach.